ściankę powstała w pierwszej, znaczy sam pomysł na ściankę powstał z okazji promocji, z okazji walentynek, które organizowaliśmy na pływalni. Polegało to na tym, że pary, które wykonają takie zdjęcie na tle właśnie tego baneru, tej ścianki i przyślą je do nas, będą miały w dniu walentynek, będą miały wstęp wolny. Natomiast okazało się, że ścianka cieszy się takim zainteresowaniem również wśród jakichś grup zorganizowanych, wśród dzieci, które przychodzą, klientów indywidualnych, którzy również wykonują sobie takie zdjęcia, dlatego też postanowiliśmy, że ta ścianka zostanie tutaj na stałe. Takie pary były trzy. Myślę, że gdzieś to dopiero była akcja, która pierwszy raz gdzieś została uruchomiona i myślę, że gdzieś w przyszłości będzie i mam nadzieję, że będzie tych par więcej. Okres ferii to tutaj na pływalni złożona ilość tych atrakcji ogólnodostępnych. Mamy zarówno więcej klientów indywidualnych, w tym oczywiście dzieci. Mamy półkolonie, w których te dzieci uczestniczą. Do ostatniego dnia ferii będzie tor przeszkód nakrytej pływalni na basenie sportowym. Tor będzie nieodpłatnie udostępniony wszystkim, którzy będą mieli ochotę się zmierzyć na tym torze. Są przewidziane godziny skoków, gdzie wszyscy mają okazję w końcu potrenować jakieś skoki, jakieś starty do wody. Promocje w typu 2 godziny w cenie jednej, także warto wejść na naszą stronę i tam zainteresować się. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.